Poranek Radia Tok FM. Zdziwiła mnie ostatnia informacja o tym, że związkowcy z kolei negocjowali właśnie zapowiadaną obniżkę ulg na przejazdy pociągami ze stroną pracodawców. No i niestety nic nie wynegocjowali, a skończyło się tym, że negocjator ze strony pracodawców zrezygnował, bo oficjalny komunikat głosi, że strona społeczna zwymyślała go. Także człowiek uznał, że to nie jest dialog i zrezygnował z prowadzenia tych negocjacji. Więc uważam, że to jest dziwne, kiedy siadają dwie strony do stołu, rozmawiają o ważnych sprawach, które w gruncie rzeczy dotyczą klientów, czyli tego, na czym powinno zależeć zarówno pracodawcom na kolei, jak i związkowcom na kolei. Mm-hmm. Czyli pracownikom. Tak. Dokładnie. A nie ma tego poczucia. A nie, to tutaj to... No to jest tak, że oczywiście, że tutaj w tym całym sporze to klientami się mało kto przejmuje. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na jeden mechanizm w tym całym zamieszaniu kolejowym, o którym być może się nie pamięta. Bo na przykład to, co przed chwilą pani redaktor Fandrejewska opowiadała o tych opóźnieniach pociągów, o tym, że pociągi są brudne, czasami, nie wiem, te zmrożone toalety, tak, zdjęcia z naszych pociągów obiegają pół świata, prawda, przez internet, jakie to są zamrożone, te wszystkie rzeczy w łazienkach na kolei potrafią być. Tylko proszę zauważyć, jaka to jest droga tych pretensji. Pretensja jest do zarządu kolei, prawda? Okej, okay, bo generalnie no to zarząd jest odpowiedzialny, tak, za stan kolei. Tylko jednocześnie zapomina się, że między zarządem a tym brudnym pociągiem jest kilka szczebli, którzy za to odpowiadają. Już pracowników kolei, niższego szczebla. I jakoś zupełnie się nie mówi o tym, że to, że pociąg jest brudny, to niekoniecznie jest też wina zarządu, bo zarząd nie ma szans przypilnować każdego pociągu, tylko jednak jakiś służb niżej. Nie, no oczywiście, powinniśmy gonić te służby niżej. No więc właśnie. No tak. No. Zarząd, owszem, też, bo zarząd... Panie prezesie, no ja wiem, że pan chciałby zdjąć sobie odpowiedzialność jako wydawca za redaktorów wszystkich swoich. Proszę pana, wie pan co, naprawdę błagam pana. Nie, chwileczkę, chciałbym zdejmować odpowiedzialności za redaktorów, jednocześnie jednak w momencie, kiedy coś się dzieje nie tak, no to ja odpowiadam, tak? No oczywiście, że tak. Podobnie zarząd kolei, ale jednocześnie no jest tak, że jest cała... Zajmować, no skoro kolej źle zarządzana, czy kolej, no wszystko jedno, jaka firma jest źle zarządzana, jeśli źle się dzieje w firmie, to nasza jest źle zarządzana. Koniec, kropka.